W Polsce to jest tak pospolite imię, natomiast za granicą robi absolutną furorę imię Ola. Po pokazie Prady, który zrobiłam w Mediolanie, inna ekipa zajmowała się robieniem kampanii i oni znali mnie pod imieniem Aleksandra, dlatego że tam byłam wpisana jako Aleksandra, a nie jako Ola. Więc nie mogli znaleźć mnie pod imieniem Aleksandra. Szukali na wszystkich stronach mojej agencji, ale byłam tam wpisana jako Ola. I wreszcie doszukali się mojej agencji matki w Warszawie. No i w taki sposób mnie znaleźli. W taki sposób Steven Meisel mnie znalazł. Jak się z nim pracuje? On tworzy duży komfort pracy, wydaje mi się. Znaczy w ogóle wszystko jest tam zorganizowane w taki sposób, żeby było jak najwięcej intymności, pomimo tego, że jest masa osób na planie. Tak naprawdę samego Stevena nie widzi się przez cały moment robienia zdjęć, bo on jest tam bardziej reżyserem. Ma swoich ludzi od naciskania guzika na aparacie, ale to on reżyseruje, on jest blisko ciebie i mówi ci, co masz robić. Podaje ci często papierosa, bo bardzo lubi palenie na planie. I tak, ciągle popija Pepsi. No jest bardzo miłe, więc mogę ci więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że najlepiej pracowało mi się z Paolo Reversi. On jest z taką osobą, która ma... Przede wszystkim jest starszym człowiekiem, a ja o wiele lepiej dogaduję się ze starszymi ludźmi niż z bardzo młodymi ludźmi. I wydaje mi się, że z tego to wynika. On jest takim starej daty dżentelmenem. A tak, po każdym zdjęciu jest shot wódki, jeżeli ktoś ma ochotę. Tak, jest jeszcze masaż. Za każdym razem, kiedy z nim pracowałam w jego studio, zawsze był specjalny pokój z masażem, kiedy akurat ja nie miałam robionych zdjęć, to mogłam się wybrać i się wymasować. No. Z Timem Walkerem pracowałam chyba ze 3 razy i zawsze to były zawsze grupy. Tak, zawsze pracowałam z nim w grupie. On też był bardzo miły, tylko że bardzo, bardzo trudno jest zrozumieć to, co on mówi, bo ma wyjątkowo brytyjski akcent. Dlatego też jakoś niespecjalnie się rwałam do tego, żeby z nim spędzać czas. Po prostu nie rozumiałam połowy tego, co on mówi. Większość zdjęć jest robionych na kamerze na aparacie analogowym, co jest super. No tak, tak, to jest absolutnie magiczne doświadczenie za każdym razem. Szczególnie, że lokacje są naprawdę przepiękne. Za każdym razem pracowałam z nim w Londynie i to były jakieś takie miejsca, które wyglądały jak prosto z XIX wieku, wszystko w takich kolonialnych barwach, w takim dość starym designie i tak dalej. Zawsze jakoś wzbudzało moją wyobraźnię.